Jak jakiś kierowca lub samochód bardzo szybko jeździ po torze wyścigowym, to w języku angielskim bardzo często mówi się, że on dosłownie lata po tym torze. Nierzadko można usłyszeć właśnie słowo flying wypowiadane przez anglojęzycznych komentatorów oglądając zmagania najlepszych kierowców świata jeżdżących w Formule 1. W języku polskim chyba też mówi się, że ktoś fruwa po torze, ale ja tam w sumie nie wiem, trzeba by spytać króla polskiej komentatorki Formuły 1, najwspanialszego i najcudowniejszego dziennikarza, pana nadredaktora Mikołaja Sokoła. No ale właściwie tego określenia flying można używać w stosunku do całego zespołu Mercedes, począwszy od 2014 roku do chwili obecnej. Aczkolwiek aktualnie, od wprowadzenia nowych regulacji technicznych w 2022 roku, to już coś tak słabo latają. Chyba ich kierowcy po prostu oduczyli się jeździć albo coś w tym stylu, bo przecież Mercedes jako zespół nie popełnia podobno błędów, więc to na pewno nie jest wina ich bolidu, tylko kierowców. My team don't make mistakes. Chociaż patrząc na wyniki i formę Mercedesa w Hiszpanii w ostatni weekend, to chyba jakiś powrót się szykuje dzięki koncepcji z sidepodami. Natomiast przez lata trzech kierowców Mercedesa, Lewis Hamilton, Nico Rosberg i Valtteri Bottas, latali sobie pomiędzy innymi kierowcami w stawce jak chcieli, bo mieli bolidy o 50 sekund szybsze na okrążeniu od reszty. Jednak czy wiedzieliście, że Mercedes już znacznie wcześniej w swojej historii miał kierowców, którzy za sterami ich samochodów dosłownie latali? Mercedes-Benz CLR to samochód, który w 1999 roku podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans zyskał miano latającego Mercedesa. CLR był następcą modelu CLK GTR, który odniósł duże sukcesy w wyścigach międzynarodowych. Samochód ten został zbudowany przez HVA Race Lab, znanego producenta współpracującego z AMG, również z siedzibą w Affalterbach. Mercedes, pomimo dominacji w klasie FIA GT1 w 1998 roku, doświadczył poważnych problemów technicznych podczas wyścigu w Le Mans w tymże roku, co skutkowało przedwczesnym wycofaniem wszystkich ich samochodów z wyścigu. Na wyścig w 1999 roku przygotowali CLR, czyli ewolucję ich CLK GTR. Na papierze samochód ten wyglądał wspaniale. Prawie 6-litrowy silnik V8, manualna 6-biegowa skrzynia, waga około 900 kg. Jednak samochód ten wyglądał dobrze tylko na papierze, bo w rzeczywistości był naprawdę daleki od ideału. Pierwsze problemy samochodu podczas przygotowań do Le Mans nastąpiły już we czwartek podczas kwalifikacji. Za kierownicą Mercedesa z numerem 4 siedział Mark Webber i już wtedy po raz pierwszy samochód wzbił się w powietrze i upadł na dachu. Po prostu wziął i poleciał. Z tego wypadku nie zachowało się żadne nagranie, stąd moja wspaniała graficzna animacja, ale Mark powiedział, że gdy samochód osiągnął 300 km na godzinę, po prostu wystrzelił w powietrze. Niemniej jednak samochód ten zakwalifikował się do wyścigu i wystartował w pierwszej dziesiątce stawki z nowym podwoziem. I wszystkie trzy samochody Mercedesa, bo Mercedes wystawił właśnie trzy CLR-y do Le Mans, znalazły się w pierwszej dziesiątce na starcie. Pozycję czwartą zajął CLR prowadzony przez Pedro Lamiego, Berna Schneidera i Franka Lagorsa. Pozycję siódmą zajął samochód prowadzony przez Nika Heidfelda, Christopha Buschuta i Petera Dambreka. Pozycję dziesiątą zajął samochód prowadzony przez Marcela Thiemana, Marka Webera i Jean-Marca Gunona. Przez wypadek Webera inżynierowie AMG przed wyścigiem zdecydowali się na zwiększenie sztywności tylnego zawieszenia i dodanie większej siły docisku na przodzie samochodu. Czy to pomogło? Absolutnie kurwa nie. Ponieważ przed rozpoczęciem wyścigu w sesji rozgrzewkowej Marka Webera ponownie wzbiło w powietrze w ten sam sposób co podczas kwalifikacji, przez co no nie mógł już w ogóle wystartować. No ale mimo oczywistego problemu z samochodem, Mercedes wciąż zdecydował się na udział w wyścigu z dwoma pozostałymi maszynami. Po kilku godzinach na 75. okrążeniu Peter Dambrek w CLR numer 5 wzbił się w powietrze podczas gonitwy za Toyotą TS020. I tutaj widzimy film pokazujący, jak samochód obraca się 3 razy, a następnie ląduje na drzewach poza torem. Lot Petera Dambreka, i swoją drogą nie piszcie mi w komentarzach, że to się czyta Peter, bo se będę czytał jak będę chciał, ale w każdym razie lot Petera Dambreka ostatecznie przekonał Mercedesa do wycofania także ostatniego auta z wyścigu na kolejnym okrążeniu. No i tak właśnie skończyła się przygoda Mercedesa w Le Mans w 1999 roku. Dwa samochody się rozbiły, jeden został wycofany w obawie przed kolejnym rozbiciem. I teraz pytanie, co sprawiło, że Mercedes zamiast budowy samochodu wyścigowego tak naprawdę stworzył samolot? Otóż Niemcy po prostu przesadzili z projektem aerodynamiki samochodu, co spowodowało brak stabilności. Circuit de la Sarthe to bardzo wymagający tor testujący dosłownie wszystkie aspekty samochodu, silnik, zawieszenie, hamulce i aerodynamikę. Samochód zaprojektowany do pokonania tego toru musi być na tyle w cudzysłowie lekki aerodynamicznie, aby osiągnąć wysokie prędkości na prostych, których w Le Mans nie brakuje.
ale jednocześnie, znowu w cudzysłowie, na tyle ciężki, żeby generować wystarczająco dużą siłę docisku, aby poradzić sobie z technicznymi sekcjami, których ponownie także tam nie brakuje. Oczywiście to jest formuła do budowy każdego samochodu wyścigowego, nie tylko takiego, który ściga się na torze w Le Mans. CLR był tak długi, jak to tylko możliwe, bo miał 4890 mm, czyli tyle, na ile maksymalnie pozwalały regulacje, ale rozstaw osi wynosił zaledwie 2670 mm. Pomysł tego pojazdu polegał na maksymalizacji zwisu samochodu, na który można dodać więcej elementów aerodynamicznych. Na papierze oznacza to, że można mieć większe dyfuzory, ponieważ jest więcej ciała samochodu, czy tam karoserii, które mogą je pomieścić. Aby jeszcze bardziej zredukować siłę docisku nadwozia, Mercedes prawie zneutralizował kąt pochylenia. Samochody wyścigowe zwykle mają ujemny kąt pochylenia, który określa, jak dużo niższy jest przód samochodu w stosunku do ziemi w porównaniu do tyłu. A to z kolei zwiększa siłę docisku, ale generuje też więcej oporu. Większość samochodów wyścigowych ma kąt pochylenia wynoszący minus 2,5 stopnia. Mercedes jednak zredukował go do minus 0,7 stopnia. W wyniku tego przednia część CLR traciła siłę docisku, co z kolei ułatwiało podnoszenie tej przedniej części samochodu. Jak dodamy do tego ten krótki rozstaw osi w stosunku do pełnej długości samochodu, to utrzymujemy pojazd bardzo podatny na tego typu loty. I co więcej, nierówności na asfalcie, których na tym torze nie brakowało, mogły zaburzyć położenie samochodu, mocno zakłócając przepływ powietrza, a jak wiadomo, aerodynamika jest bardzo ważna w samochodach wyścigowych. Nawet pomimo tego, co kiedyś mówił pewien podstarzały włoski pan. Wypadek Webera zdarzył się na prostej Mulsanne w drodze do zakrętu Indianapolis. Sekcja ta była znana z tego, że była bardzo nierówna i miała taki jakby podjazd na szczyt wzniesienia. Ale to nie był jedyny powód wzbicia się w powietrze. CLR Webera był w strugach powietrza samochodu z przodu, co zakłóciło docisk przedniej części pojazdu. W połączeniu z nierównościami na tej sekcji samochód stał się jeszcze bardziej wrażliwy na zmianę docisku. Kiedy kąt pochylenia podczas jazdy zmienił się na plus 2 stopnia, samochód nie tylko miał bliski zeru docisk, ale zaczął generować siłę wznoszącą go ku niebu. No i stąd właśnie lot Webera. Ale generalnie pomimo, że te loty obu Mercedesów wyglądały strasznie i poważnie, to żadnemu kierowcy nic się kompletnie nie stało. Mercedes po tym wycofał się ze wszystkich swoich programów wyścigowych w 1999 roku i marka do tej pory nie powróciła do Le Mans. Po tych wypadkach na torze w Le Mans zostały wprowadzone zmiany w regulacjach technicznych oraz w samej strukturze toru. Automobile Club de l'Ouest, twórca i organizator wyścigu Le Mans, zmniejszył maksymalną dozwoloną długość zwisu dla samochodów startujących w tym wyścigu. Z kolei na torze zmniejszono wysokość wzgórza na prostej Mulsanne o 8 metrów. Ponadto wygładzono nierówności na torze, aby zredukować ryzyko podnoszenia się przedniej części samochodu. No i od tamtego momentu nie było podobnego incydentu na torze, więc chyba zadziałało. Także jak widzimy, Mercedesy lubią sobie latać i to nie tylko w Formule 1. Na koniec jeszcze, jeżeli film się spodobał, to przypominam o pozostawieniu łapki w górę. A jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów związanych z Formułą 1, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału.